Zadanie. Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne. Jeżeli mamy kilka różnych nawiasów, zaczynamy od wyredukowania, od zlikwidowania nawiasów wewnętrznych. W tym wypadku od nawiasów okrągłych. Zewnętrzne elementy przepisujemy. 2x do przepisania. Teraz nawias kwadratowy i trójkę przepiszemy, a tutaj właśnie zmieniamy znaki na przeciwne. Minus zmienia nam znaki wewnątrz nawiasu na przeciwne. Otrzymujemy minus x i tutaj plus 1. Zamykamy nawias kwadratowy. W tym momencie został zlikwidowany nawias okrągły. Widzimy, że przed nawiasem kwadratowym jest plus, a plus nic nam nie robi, czyli nie zmienia nam znaków, więc 2x przepisujemy i tutaj również całe wnętrze możemy przepisać bez zmiany. Teraz redukujemy wyrazy podobne. 2x i minus x podkreślamy w ten sam sposób. Liczby w podobny sposób również podkreślamy. Z x-ów otrzymujemy po prostu 1 x-a. 3 plus 1 to 4. Przejdźmy do kolejnego przykładu, w którym mamy zagnieżdżone nawiasy. Tutaj mamy nawias okrągły. Przed tym nawiasem jest plus, więc wnętrze 5 minus 2x przepisujemy bez zmiany. Tutaj na początku należy wyredukować nawiasy okrągłe. Zauważ, minus i nawias kwadratowy należy przepisać. I teraz pomalutku. Likwidujemy najpierw nawias okrągły. Między nawiasem kwadratowym a okrągłym jest tutaj niewidoczny plus, czyli wnętrze możemy przepisać bez zmiany. Tutaj z kolei przed drugim nawiasem okrągłym stoi minus, więc zmienimy tutaj znaki na przeciwne, czyli minus x, minus 2. Teraz zamykamy nawias kwadratowy i w tym momencie, jak widzisz, pozbyliśmy się nawiasów okrągłych. Początek przepiszemy, czyli 5 minus 2x, a ten minus zmieni nam wszystkie znaki wewnątrz tego kwadratowego nawiasu, czyli minus 3 plus x plus x plus 2. Minus 2x i tutaj 2x możemy wyredukować, tu mamy minus 2x, tu mamy plus 2x, czyli to się nam fajnie wszystko redukuje, a z liczb otrzymujemy 5 minus 3 to 2, 2 plus 2 to 4. Przejdźmy do ostatniego przykładu. Tutaj również mamy zagnieżdżone nawiasy jeden w drugim. Najpierw likwidujemy nawiasy wewnętrzne, w tym wypadku okrągłe. Robimy. Minus 5a przepisujemy. Dalej, minus nawias kwadratowy i 3b również przepisujemy, a tutaj minus zmienia nam znak wewnątrz nawiasów okrągłych, czyli minus b kwadrat i minus 1. Nawias kwadratowy przepisujemy. Tutaj wyjątkowo możemy usunąć dwa nawiasy, kwadratowy i okrągły, jednocześnie, ponieważ przed tymi dwoma nawiasami stoi plus. Czyli po prostu przepisujemy całe to wyrażenie bez zmiany. Teraz minus 5a przepiszemy, a ten minus przed nawiasem kwadratowym zmieni mi wszystkie znaki wewnątrz nawiasu kwadratowego na przeciwne. Tutaj przed 3b stoi niewidoczny plus, więc zamienimy to na minus 3b. Ten minus zamienimy na plus, ten minus również zamienimy na plus. A całą końcówkę przepisujemy bez zmiany. Przyszedł czas na redukcję wyrazów podobnych. Warto zauważyć, że literki b kwadrat nie możemy wyredukować z literkami b, ale b kwadrat i minus b kwadrat możemy wyredukować. Te wyrażenia się po prostu skracają. Dodatkowo myślę, że widzisz, że plus 1, minus 1 się także redukuje, z tego otrzymamy 0. Dalej widzimy, że są dwie literki b, tutaj mamy minus 3b, tu plus b, więc te dwa wyrażenia redukujemy. Ale oczywiście zaczniemy alfabetycznie od minus 5a. To przepisaliśmy, a z minus 3b plus b otrzymujemy minus 2b. Tutaj jeszcze pragnę udzielić małej wskazówki. Warto przy niektórych przykładach, tak jak tutaj w ostatnim przykładzie, pisać wyrażenia jedno pod drugim. Co prawda, mogłem to pisać tutaj, w tym wolnym wierszu, ale korzystnie jest pisać przykład pod przykładem, gdyż wówczas widzimy, gdzie zmieniają się znaki,
a gdzie one zostały przepisane.